Byczku Sarenko. Temat jest taki. Robimy dzisiaj sos czosnkowy, który jest lepszy od twojej pizzerii. My go zrobimy tak po włosku. Tak Italia. Tak, że gościu ona będzie miała wodospad, rozumiesz? A ty gościu będziesz lepszy jak Konrad po braweranie. No i co, brzmi dobrze? Zapraszam. Do produkcji włoskiego sosu czosnkowego będziemy potrzebowali gałkę czosnkową, zwaną też główką czosnku. Jogurt naturalny, wybrałem Bacome. No i dobra, jeżeli w twoich żyłach płynie sok z cebuli, to możesz dać kawałek majonezu. My nie wiemy, czego damy, dlatego go pokazujemy. Zwróciliście uwagę? Z awokado. Także dbamy o ziemię, dbamy o ekologię, dbamy o to, co jest dla nas dobre. Pozdrawiam wszystkich wegan, wegetarian, frutarian i wszystkich tych, którzy nie jedzą mięso, bo my jemy mięsko. Główkę czosnku kroimy na pół i kładziemy ją na folii aluminiowej. Następnie oblewamy suto olejem, 2-3 łyżki stołowe, solimy, pieprzymy i zamykamy. Tak przygotowaną bombkę czosnkową włożymy do piekarnika na około 45 minut do godziny w temperaturze 180 stopni. Pachnie genialnie. Czosnek jest miękki, a teraz go wyciśniemy na chama. A potem go zbijemy widelcem i zalejemy jogurtem. No i co? Mówiłem i zrobiłem. Przede wszystkim jest bardziej delikatny. Dlaczego? Bo czosnek, jeśli jest surowy, jest zbyt intensywny. Dlatego na przykład jak robicie krewetki, dajcie go na zimne masło, to on wytraca ten smak, a zostaje sam aromat. Powiem wam, że majonez ten z awokado tutaj zrobił robotę. Widać tutaj duże grudki tego czosnku, a nie trzeba się tym martwić. Robimy dzisiaj sam sos, także bez dodatku. Co ciekawe, te grudki są aksamitne, czyli wy je po prostu zjadacie całe. To jest sos, który ona chce jeść. To jest sos, który ty chcesz zrobić. To jest sos, który zasługuje na was. To jest sos zajebisty. A teraz słuchaj, link do koleżanki i kolegi, nie? A jak hejt, to tylko pod tym odcinkiem, bo my na wszystko odpiszemy. Smacznej kawusi. I ty myślisz, że po takim sosie twoja krew nie będzie jakaś bycza czosnkowa moc? Gościu braweran przy tym, Viagra przy tym. To jest moc. No co? Dziś w kolejnym filmie. Cześć.